Cześć, to są nasi absolwenci. Pani może niektórzy poznają. Kontraktualni medaliści wśród polskich kadetów, juniorów, także są bardzo inspirowani. Ale dzisiaj tutaj dla nas, dla was, pokaz poprowadzi, objaśni, równie profesjonalnie jak ja. Trzykrotny mistrz Polski, zapasa, który ostatecznie wykupiłem wcześniej. Także aktualny mistrz Polski, drużynowy, z naszą drużyną z Wysokowa Trybunalskiego AKS Wrestling Team, która w tym sezonie będzie bronić tego tytułu. Także zapraszamy już do was z góry na mecze. Radek był kapitanem tej drużyny. Radek jest także członkiem kadry narodowej. Rywalizował o wyjazd na olimpiadę do Rio. Niestety nie udało się, ale myślę, że wszystko przed nim. Następna olimpiada w Tokio 2020 będzie w doskonałym wieku, żeby tam pojechać i zgodnie reprezentować Piotrków. Miejmy nadzieję, że się uda. Tak jak mówiłem, możemy obserwować jego profil na Facebooku. Po pokazach możemy sobie zrobić zdjęcie. Jeżeli ktoś chce, możemy zrobić autograf. Myślę, że to będzie bardzo pojawił. Także przechodzę już tutaj głos Markowi. I to będzie. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wraz z kolegami wydowymi pokażemy wam kilka ćwiczeń, jak wygląda rozrzewka zapaśnicza, jak wyglądają poszczególne rzuty. A na końcu koledzy klubowi wykonają parę skoków akrobatycznych i pochwalą się na podobną pięknie. Anka. Jeszcze chciałem wam wszystkim życzyć uśmiechu każdego dnia, bo to dzisiaj wasze święto i miłej zabawy 1 czerwca. Zacznę rozrywkę od punktu populacji. Ale jaka ładna! Zaraz jaka ładna! No dobrze, ale ładna dziewczyna. Krążenia ramion, zaczniemy rozrywać ręce. Do przodu. Druga ręka. Druga odpowiednia z każdej strony. Do przodu, do tyłu. Teraz do góry z podskokami. Pierwszy to gajda, chyba. Ostatni to sofa. A dalej to jeszcze kojarzy. A pisze gajda. Do ostatni, do maty. Nie, nie skończy. Przeplatanka teraz. Musimy pamiętać, żeby dobrze rozwiązać ciało zawsze przed ćwiczeniami. Zapasek jest to bardzo ważne, żeby nie rozwiązać kontuzji. Teraz wyskoki, prawa ręka, lewa noga, do góry. Ze skrętem wyskoki, tak wiodę rozwiewamy. Dobrze, teraz zabiegamy. Robimy przewroty do przodu. Tak. Do tyłu przewroty. Pady judowe. Prawa strona, lewa strona. Teraz przewrót do tyłu, wyjście na prostą ręce. Teraz zabiegamy, zrobimy skok piesi przeze mnie. Hop. Bardzo ładnie teraz wymyk piśkarku. Wężynki. Czoła teraz wymyki, pokażemy jak wyglądają. Jedna sprężynka z rąk na środku matu.
Rundak. Rundaka pokazuje, jak rundak wygląda. Dobrze, teraz chłopaki dobiorą się w pary. Mniej więcej wagowo. Pracy na ręce pokażemy, jak wygląda rzut się z biodrem. Czyli łapiemy rękę, ramię z głową. Przerzucamy zawodnika. Możemy bić brawa, kolega. Teraz rzut przez ramię pokażemy. My wykonujemy tylko poprzez cofanie partnera za rękę. I to co robią, że to nic nie robi, słuchajcie. Ja tutaj tak wyczyczenie, teraz pokażemy wywrotkę. Mocno zakręcamy się tak. Dobrze, teraz po jedynciu jedna para na środku zostanie. Pokażemy rzut suplesowy. To najwyżej punktowany rzut na pasa. Bardzo ładnie. Pokażemy wózek w prawą stronę, wózek w lewą stronę, wózek za biodra pokażemy. Jest tańca punktowana za dwa punkty, tak, w drugą stronę. Teraz pokażemy pojedynczo para, para zostanie, wyniesienie i rzut tylny pas. Czyli wynosimy przeciwnika i rzucamy przez siebie. To jest rzut odwrotny pas, czyli odwrotnie łapiemy przeciwnika i rzucamy przez siebie. Teraz Kastra poprosimy, żeby pokazał rzut ręka głowa. Brawa dla zawodników. Można powiedzieć, że nas nic zapleca. Jeszcze tutaj poproszę kolegów, żeby pokazali parę rzutów, parę skoków akrobatycznych. Thank you.
Dzięki, brawo. Skoki przez partnera. Wymyki. Dobrze, dziękujemy bardzo. Poproszę o brawa dla kolegów tutaj.